Marek Obszarny, witajcie bardzo pięknie. Reakcja 24 właśnie się rozpoczyna i chciałbym powiedzieć, że nic się nie zmieniło, bo rzeczywiście tak jest, jeśli chodzi o sposób kontaktowania się z nami. Natomiast zmieniło się wszystko. Nasze specjalne studio dzisiaj właśnie w Zgorzelcu, nie jesteśmy we Wrocławiu. To nie są te wnętrza, które oglądacie na naszym portalu radiowroclaw.pl. To przepięknie klimatyzowane miejsce przed mostem staromiejskim. No i goście, a także można by rzec gospodarze. Rafał Gronicz, burmistrz Zgorzelca. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam pana, witam państwa. Piękno pan ma tutaj. Jak czasem pan przychodzi na most staromiejski, chodzi pan na spacery na drugą stronę, czy pozostaje pan po polskiej? Jak to jest? No, chodzę po obu stronach, bo u nas jest Europa, mieście, Zgorzelec, Görlitz, bardzo, bardzo pięknie. To prawda, byłem na spacerze, widziałem jedno i drugie miasto. I miło rzec, że i po jednej, i po drugiej stronie rzeki pięknieją. Pięknieją budynki, są stawiane nowe, oby było tak dalej. Aleksander Pitura to redaktor naczelny Zgorzelec Info. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest też Bartek Sień, to jest dziennikarz Zgorzelec Info. Dzień dobry. Bartek Sień, dzień dobry. Dzień dobry. A ja powiedziałem jak, Bartek? Sień, przepraszam bardzo. W takim razie już wszystko jasne. Będą mi koledzy pomagać w wprowadzeniu reakcji 24. Oni wiedzą najlepiej, co tutaj się dzieje. Zgorzelec Info to nie jest firma, Olku, sponsorowana i finansowana przez Urząd Miejski. Nie, nie, utrzymujemy się całkowicie z firm, którzy są naszymi reklamodawcami. Czyli robicie niezależny portal informacyjny, który tak jak komercyjne media po prostu się utrzymuje z reklam. Tak, piszemy co nam się podoba. I nie musicie się na nikogo oglądać. Na nikogo. Cudownie, fantastycznie. Jest też z nami pani Katarzyna Poplawski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Katarzyna jest kierownikiem projektu Görlitz am See, czyli Görlitz nad morzem. Tak, prawie. Bardzo się cieszę, że chciała pani przyjść z, ja nie wiem, z tej drugiej strony, czy z pierwszej, ale właśnie z Görlitz do Zgorzelca. Będziemy rozmawiać za chwilę o tym, czy rzeczywiście jest taka szansa, żeby Zgorzelec i Görlitz leżało nad morzem. Zobaczymy, jaki to jest pomysł na życie, ale jeżeli pozwolicie, to mamy pierwsze pytanie mailowe od pani Ani z Wrocławia. Dzień dobry. Czy dużo Niemców pracuje w Zgorzelcu i czy dużo mieszkańców miasta pracuje na terenie Niemiec? Czy można podać przybliżone dane procentowe? Dlaczego zdaniem pana burmistrza miałabym odwiedzić Zgorzelec? No to bardzo proszę. Panie burmistrzu, Rafał Gronicz, pierwsza seria pytań. Cóż, niestety ze względów płacowych więcej, większa ilość Polaków mieszka, pracuje po niemieckiej stronie. W tej chwili Niemcy szacują, że Polaków po niemieckiej stronie w Görlitz jest około 3000, z tego pracujących około 1000. 1000 to są osoby, które pracują gdzieś dalej, tutaj mają zarejestrowaną działalność gospodarczą. No i 1000 takich, którzy mieszkają, ale nie pracują, często utrzymują się z zasiłków, natomiast są pewnie poszukujący pracy. To takie dane statystyczne, które mają Niemcy. My takich statystyk po polskiej stronie nie mamy, natomiast są firmy, które działają po polskiej stronie niemieckie, bo Niemcy też coraz częściej widzą swoją szansę swojego rozwoju tutaj po polskiej stronie, w Zgorzelcu i w okolicach. A proszę mi powiedzieć, czy ten problem demograficzny jest dalej taki ostry, że stoją puste mieszkania i chętnie przygarną tych, którzy chcą w nich zamieszkać, że Polacy mieszkają właśnie po drugiej stronie tej umownej granicy, no bo tam łatwiej i taniej jest mieszkać niż w Zgorzelcu. Görlitz jest mniej drogim miastem pod tym względem. Znaczy, nie wiem, czy mniej drogim, bo rachunki są podobne, tylko tam w euro, u nas w złotówkach. I nominalnie tu 9 zł, a tam 9 euro, więc to tak, no nie tak do końca. Dalej jest bardzo wiele mieszkań po niemieckiej stronie pustych. Görlitz kiedyś miało blisko 100 tysięcy mieszkańców, w tej chwili nieco ponad 50 tysięcy. Mimo że zburzyli wiele takich budynków postawionych w latach 60-tych, 70-tych, to te zabytkowe budynki w Starówce, w centrum miasta, pozostałe one świecą pustkami niestety.
Natomiast... No tak, rzeczywiście, przepraszam, że wpadnę słowo. Wczoraj jak chodziłem, oglądałem starówkę, przepięknie wyremontowane fasady. Zaglądałem przez okna w środku, nie widać, żeby była ruina, czyli pewnie taki stan deweloperski. No ale niestety w oknach nie wiszą firanki. No nie wiszą. Jest sporo miejsc pustych, wolnych, ale powoli zasiedlanych. Myślę, że ten najtrudniejszy okres Görlitz ma za sobą. Ten odpływ mieszkańców powoli maleje. A przyjeżdżający Polacy uzupełniają lukę, no i nie tylko, bo też mają tutaj około 1500 uchodźców z Syrii i to też niejako uzupełnia te braki mieszkańców, które Görlitz odczuwa. A czy Zgorzelec w jakikolwiek sposób odczuł to, że po drugiej stronie tej granicy są uchodźcy? Nie. Były małe incydenty, ale one bardziej wynikały z uwarunkowań młodej krwi niż jakichś działań terrorystycznych. Natomiast myślę, że my jesteśmy w Zgorzelcu przyzwyczajeni do obcych, bo mamy i klub Turów Zgorzelec, gdzie grają zawodnicy z całego świata. I mieszkamy blisko granicy, więc tutaj obcokrajowcy nie stanowią jakiejś sensacji, więc my jesteśmy przyzwyczajeni do obcych, więc też ci obcy z Syrii nie wywołują aż takich emocji. Oczywiście emocje są, bo no, wiele mediów karmi nas informacjami o tym, że to jest niebezpieczne, że może się coś zdarzyć i oczywiście trzeba zachowywać zawsze czujność bez względu na to, gdzie jesteśmy. Natomiast tutaj w Zgorzelcu jest spokojnie, bezpiecznie. W Zgorzelcu i w Görlitz jest spokojnie i bezpiecznie. Mówił pan o obcych, którzy z czasem stali się swojakami. Przecież Zgorzelec to greckie miasto. Tak, niektórzy Grecy o tym mówią. Znaczy my jesteśmy tutaj wszyscy obcy, tak? Bo po 1945 roku mieszkańcy Zgorzelca przyjechali z różnych stron Polski, z Polski Wschodniej, więc tutaj są i mieszkańcy obecnej Ukrainy i obecnej Litwy, ale to kiedyś były tereny Polski i tutaj się spotkali. Do tego bardzo duża emigracja grecka, która po rewolucji w Grecji przyjechała tutaj, bo to byli komuniści, którzy uciekali z Grecji, bo tam nie mogli mieszkać przez jakiś czas, więc my jesteśmy przyzwyczajeni. Czyli taki tygiel tutaj. Tak, to jest taki tygiel narodowy, zresztą niedaleko w Bolesławcu i pod Bolesławcem osadzali się Serbowie, więc my naprawdę tutaj do obcych twarzy jesteśmy przyzwyczajeni, chociaż te obce twarze nie są już w tej chwili obce, to są twarze naszych znajomych, kolegów, koleżanek, więc one spowszedniały i to są już swoi. Reakcja 24 w Zgorzelcu, przed mostem staromiejskim po polskiej stronie rozbiliśmy nasze studio. Aleksander Pitura, redaktor naczelny Zgorzelec Info. Miałeś pytanie? Sygnalizowałeś, proszę tak, bardzo. Chciałem dodać coś do wypowiedzi burmistrza, bo mogę powiedzieć coś bardziej pod kątem biznesowym, jeżeli chodzi o firmy. Coraz więcej firm z Görlitz zatrudnia Polaków, ale efektem tego jest to, że ci Polacy pracując po niemieckiej stronie wydają pieniądze po polskiej stronie, a z drugiej strony firmom niemieckim zależy na tym, żeby zyskać polskiego klienta i przez to robią sobie właśnie reklamę, bo chcą ściągnąć Polaków jako klientów do swoich sklepów. Więc też jakaś korzyść z tego jest, już to nie są same minusy. Bartek Seń. Właśnie, panie burmistrzu, czy ze względu na tą bliskość Görlitz, chcę tu zapytać o strefę ekonomiczną. Czy przez to, że warunki płacowe są lepsze po stronie niemieckiej, no ta nasza strefa nie może być trochę, nie może być konkurencyjna wobec firmy z Görlitz. Teraz w naszej strefie ulokowała się firma Apis, tak jak informowaliśmy na łamach naszego dziennika. Będzie to tak naprawdę pierwsza firma, która da zatrudnienie w naszej podstrefie zgorzeleckiej. I właśnie jak z tą strefą jest według pana? Bo wiązano z nią chyba duże nadzieje i one nie do końca zostały jak na razie spełnione. Czyli mówiąc wprost, czy to jest ta pierwsza jaskółka, która wiosnę czyni? Zobaczymy. Ja powiem, mieliśmy kiedyś inwestora z Niemiec, który obiecywał tu i miejsca pracy i wielką inwestycję, nawet dostał dofinansowanie z środków ministerialnych i skończyło się na niczym, więc ten mój entuzjazm jest bardzo, bardzo powściągliwy. Natomiast mamy pierwszego inwestora, który jest, no jest to firma polska, która przymierza się do dużej inwestycji, kupiła działki. I powiem, no zobaczymy. Ja jestem bardzo, bardzo ostrożny. Natomiast ta bliskość granicy faktycznie jest pewnym problemem, bo firmy wolą wybierać miejsca oddalone od Zgorzelca około 50 km. Tam jest łatwiej im konkurować płacowo z innymi przedsiębiorstwami.
Ale zobaczymy, bo Apis nie jest jedyną firmą, która zapowiedziała inwestycje. Mówię, chcę być bardzo ostrożny, bo już raz się bardzo cieszyłem i nic z tego nie wyschło, więc czekamy na więcej szczegółów, ale zobaczymy. No właśnie, nasze wiewiórki donoszą, że nie tylko w strefie mają powstać inwestycje, ale także bardziej w pobliżu autostrady A4. No tak, nie zaprzeczę, nie potwierdzę, ale no jestem... Broń, że zaczyna robić polityka ekonomiczna. Nie, ale jest w tym dużo prawdy. No liczymy na to, że być może na jesień, a potem na wiosnę przyszłego roku wjadą już spychy na budowy. Trzymam kciuki, ale mówię, będę się cieszył, jak te spychy zobaczę. Panie burmistrzu, to jest tak, że mówiliśmy teraz o tej stronie niemieckiej, a jak się żyje po polskiej stronie właśnie w cieniu, no jednak bogatszego sąsiada? Znaczy, zawsze przy bogatym widać swoją biedę, natomiast porównując standard życia, myślę, ze Zgorzelca z innymi miastami nie jest źle. Mamy fajne i zasobne firmy na terenie powiatu zgorzeleckiego, bo przecież mamy kopalnie i elektrownie. Mamy przedsiębiorców na terenie Zgorzelca, którzy nauczyli się już konkurować z niemieckimi firmami, bo oni to muszą robić na co dzień. Więc też pod względem płacowym liczą się z tym, że muszą ludziom zapłacić nieco więcej niż dalej od granicy, a to powoduje, że jeżeli mieszkańcy zarabiają lepiej, no to wszystkim żyje się dobrze, bo oni też wydają te pieniądze tutaj na miejscu. No i to, o czym mówił Aleksander Pitura przed chwilą, to jest to, że bardzo wielu Niemców przychodzi wydawać swoje pieniądze po naszej stronie, a to powoduje, że nasi przedsiębiorcy, a szczególnie usługodawcy mają się dobrze. Jeżeli nie mówię świetnie, ostatnio próbowałem coś do domu zamówić w firmie budowlanej i powiem, że czas oczekiwania to jest rzędu kilku miesięcy, bo mają tyle zamówień, bo brakuje rąk do pracy, bo się kręci biznes, więc czyli przepraszam bardzo, Zgorzelec to Eldorado, na przykład dla budowlańców, przyjeżdżajcie, firmy, tutaj rejestrujcie, tutaj zaczynajcie działalność, bo jest gdzie mieszkać i jest komu sprzedawać usługi? Jeżeli budowlaniec, taki Jan Kowalski, chce znaleźć pracę, nie wiem, we wschodniej Polsce, a w Zgorzelcu, to na pewno w Zgorzelcu dostanie dużo, dużo lepszą pensję. No dobrze, to wracamy do naszego internetowego kontaktu ze słuchaczami. Ania z Wrocławia pytała, a na to nie odpowiedzieliśmy, a raczej pan burmistrz nie odpowiedział. Dlaczego zdaniem pana burmistrza miałabym odwiedzić Zgorzelec? Co tu takiego ciekawego? Bo jesteśmy wspólnym europejskim miastem. Nie, dobra, no to jest hasło. Fajnie, to można wymalować na czerwonym takim pięknym transparencie, ale co dalej? Ale rzadko się zdarza, że idąc spacerem po pięknej starówce po polskiej stronie, przechodząc przez most, od razu jesteśmy w obcym kraju, za granicą, którego miasto też jest śliczne, jedno z ładniejszych w Niemczech. Do tego mamy świetne drogi rowerowe, zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie można z tego skorzystać. Do tego mamy trochę zabytków w Zgorzelcu, nie tak dużo jak po niemieckiej stronie, ale są. Mamy ale przepiękne, nie, to umówmy się, że żadna trudność w przejściu ze Zgorzelca do Görlitz. Żadna. I że te zabytki są nasze wspólne, tym bardziej, że te po stronie niemieckiej utrzymywane za niemieckie pieniądze, w związku z tym jeszcze bardziej nasze. Tak bardziej cieszą, to zawsze jest tak, że jak nie za nasze pieniądze, to bardziej cieszą. Prawda? Natomiast jesteśmy bardzo, właśnie ze względu na to, że jesteśmy takim dwunarodowym miastem, bardzo konkretnie, ciekawym. Czyli na przykład co, pójdę... Dom kultury, piękny stary to budynek. Prawda. Ale czy tam się coś dzieje w środku? Zawsze. Codziennie coś, bo są wystawy, są zajęcia dla dzieciaków. Wokół Domu Kultury... Będzie festiwal grecki, chyba jutro się zaczyna. Jutro festiwal piosenki Dobrze. Greckiej, więc też zapraszamy. Dobra. Do tego niezapomniany i jedyny w swoim rodzaju plac zabaw w okolicach Domu Kultury w parku. Piękny park, też zabytkowy, chociaż będzie rewitalizowany. Są koncerty co piątek, można przyjść i bawić się z nami na skwerze Popiełuszki. Do tego zajęcia z jogi też można poćwiczyć, więc sporo się dzieje, nikt się nudzić w Zgorzelcu nie będzie. Okay, nie, to ja rozumiem, że też tutaj warto położyć swoje uradowane atrakcjami ciała, albowiem jest taniej niż po niemieckiej stronie, czyli baza Wybadowa, tak, że po niemieckiej stronie Muzeum Naturalne, tak, że muzeum... Ja wczoraj widziałem takie nowe muzeum, barokowe chyba. Wcześniej go nie zauważyłem, to może dlatego nowe, że go dopiero zauważyłem. Tam jeszcze nie byłem. O, proszę bardzo. To, powiem, gdzie to jest. Tu mnie Olek Pitura ze Zgorzelec Info daje znak, że ma coś do powiedzenia w sprawie imprez, tak?
Tak, tak. Znaczy ja mieszkam wokół, w okolicach Zgorzelca i chciałem dodać właśnie, że sam Zgorzelec to jedno, ale jeżeli ktoś planuje jakiś dłuższy wypad, to warto też odwiedzić pozostałe miejscowości i pozostałe tereny, bo Zgorzelec leży w sercu Borów Dolnośląskich praktycznie. Jagody, grzyby i tak dalej. Ścieżki rowerowe. Oczywiście, na przykład w tej chwili w Ruszowie będzie organizowany jagodowy rajd rowerowy, więc tych rzeczy jest bardzo dużo, a niebawem w Ruszowie powstanie też single track, taki, który gdzieś tam jest w Świeradowie. To będzie jedna z pierwszych takich tras. No i Zgorzelec, z tego co wiem, też idzie w kierunku tras rowerowych. No to fantastycznie. Bartek Sędzie z Zgorzelec Info też. Tak, i chciałbym dodać, że panią Anią zapraszamy już w najbliższy weekend do Zgorzelca, bo oprócz Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej, tak, o którym już wspominaliśmy, też Festiwal Teatrów Ulicznych w IATA po obu stronach Nysy. To jest nieprawdopodobne przedsięwzięcie. Uczestniczyłem parę razy w nim jako widz i rzeczywiście robi to ogromne wrażenie. Ale jeśli pozwolicie, to przypomnę. Reakcja 24 dzisiaj ze Zgorzelca. Zupełnie na żywo przy Moście Staromiejskim mamy nasze studio, mamy gości. Telefon pozostał ten sam, 71 391 0000. Dzwońcie, piszcie też. Reakcja 24 @radiowroclaw.pl. Maja Majewska dzisiaj wydawcą Reakcji 24 i tu mi napisała, że mamy wiele tych maili. Zaraz będziemy odpowiadać na te pytania, a raczej nasi goście. Teraz chciałbym serdecznie w waszym imieniu, bo sam już to zrobiłem, powitać panią Katarzynę Poprawski, kierownik projektu Görlitz am See. Proszę mi powiedzieć, co to znaczy, że Görlitz ma być nad morzem? Na początku chciałam uzupełnić wypowiedzi panów tutaj. Zwracają się do pani Ani, która nas pytała, co tutaj zobaczyć. Uzupełniając, miasto Görlitz, 4000 zabytków. Proszę bardzo. Ogromne, ogromne, stare miasto. Większość nich bardzo dobrze, bardzo pięknie odrestaurowanych. Na temat imprez, które są organizowane w obu miastach. To na przykład jest Jakuby są. Na przykład Jakuby. Fantastyczna rzecz. Jakuby jednocześnie z Altstadtfestem. To znaczy po obu stronach, w obu miastach dzieje się bardzo, bardzo wiele przez 3 dni. Mnóstwo imprez, koncertów. Banany w czekoladzie. Wszystko dostępne. To po tamtej stronie. Ogromne koło, gdzie można pojechać w górę i popatrzeć z góry na naszą Nysę, na nasze miasta, na okolice. Na pewno warto tutaj przyjechać. Dodatkową nową atrakcją jest naturalnie nasze jezioro. W okolicach, przed miastem, przed torami miasta powstało ogromne jezioro po zalaniu kopalni odkrywkowej, 1000 hektarów. I to jest to morze. Tak, to jest nasze prawie morze. Jeśli wielkość nie pasuje, to na pewno pasują klimaty. Częściowo białe plaże z piaskiem z Morza Bałtyckiego. Cudownie. Więc mogę tylko polecić. A żaglówki? Żaglówki, proszę. Można bardzo. Można popływać? Mamy port, w którym będzie możliwość umieszczenia do 500 żaglówek. W tej chwili mamy około 60, więc zapraszamy wszystkich żeglarzy, żeby po prostu korzystać z naszej natury, korzystać z naszego przepięknego portu. No proszę, jaki to jest ładny pomysł. Najpierw idziemy na jagody, później idziemy na grzyby, później pływamy sobie po jeziorze, później bierzemy udział w Jakubach. No po prostu cudownie. Tylko trzeba się do was przeprowadzić. Pewnie mieszkać tak od kwietnia do września. Ale tu, a jeszcze proszę uzupełniając, bardzo, pan burmistrz Rafał Gronicz. Razem z sąsiadami z gminy wiejskiej uruchomiliśmy spływy kajakowe po Nysie Łużyckiej, więc też można kajakiem albo pontonem spłynąć sobie po Nysie Łużyckiej, więc... A od kiedy się spływa? Już można. O, nie widziałem żadnego pontona, to ani kajaka. Albo przystań jest troszeczkę wyżej, okay, ale, ja ale, mam ale można, wzrok, można. Widzę, dobrze. No, ale Olek Pitura z Zgorzelec Info? Tak, ja mam do pani od razu pytanie, bo żeby uciąć taką legendę miejską, bo coraz częściej tam się słyszy, że nie ma jednak możliwości pływania żaglówkami i większymi jakimiś jachtami po jeziorze Bersdorf. I chciałbym, żeby pani jakoś tak też wytłumaczyła, bo to pojawiają się różne głosy w tej sprawie. Jeszcze, i tu podkreślam, jeszcze niedopuszczone są łodzie z silnikami. Żaglówkami można natychmiast pływać i korzystać z akwenium. A nie boi się pani, że jak przejadą ci, którzy mają mocne silniki w swoich łodziach, to tam już przestanie być tak cicho, miło i spokojnie? Nie boję się. No dobrze, no to myślę, ja że jest to interesujące. Jest to akwen 1000 hektarów. Z jednej strony duży. Wszyscy się pomieszczą. A z drugiej strony na tyle mały, żeby nie być atrakcyjnym dla tych,
którzy chcą jeździć szybko i dużych odległościach. Ale to teraz rozumiem, czemu się pani nie boi. Czy już wiadomo, kiedy będzie uruchomione możliwość pływania? No trochę się boję powiedzieć jakąś konkretną datę. To znaczy żaglówkami można w każdej chwili, można z wody korzystać, można się kąpać. Czyli łodzie motorowe to jeszcze pieśń przyszłości. Mamy nadzieję, że będzie to sezon 2018. A od czego to zależy? To zależy od rządu landu z Saksonii. No to już wszystko wiemy. Reakcja 24 71 391 0000 i reakcja 24@radiowroclaw.pl. Interwencje Radia Wrocław. No to mamy teraz telefon od naszego słuchacza. Dzień dobry. Dzień dobry, moje imię Krystian. Ja mam pytanie. Dzień dobry panie Krystianie. Witam panie Marku. Słucham. Mam pytanie do pana burmistrza. Wspomniał pan, że będą wyjazdy do Ruszowa, na te grzyby i tak dalej. A co z naszą drogą łączącą właśnie, którą trzeba przejechać przez Pieńsk na Ruszu? Chodzi o Lasów, Pieńsk, dokładnie o ten odcinek drogi. Już od 4 lat słyszę, albo nawet od 5, że będzie wyremontowana. A tam po prostu to jest droga poligonowa. Niech się pan burmistrz może przejedzie i zobaczy, jeśli pan nie wierzy moim słowom, co? No i to było wszystko z mojej strony. Wzbudził pan tutaj ogólne poruszenie wśród naszych gości, dziennikarze z Gorzelec Info uśmiechnięci, pan burmistrz też. No bo nie moja droga. To jest droga, to są urzędnicy. To jest droga, jeśli dobrze tą drogę rozpoznaję z pana słów, to jest droga wojewódzka, ale też mam dobre wieści dla pana, ponieważ w ramach projektu, w którym też jest Zgorzelec, myśmy mocno zabiegali, szukali partnera dla województwa, dla Urzędu Marszałkowskiego. Do tego projektu udało się znaleźć, więc rusza duża modernizacja drogi ze Zgorzelca, bo będzie w ramach tego projektu modernizowana ulica Orzeszkowej aż do Pieńska, więc ma być taki fajny standard europejski, takiego, którego się nie będziemy wstydzić do Ruszowa, będzie, mam nadzieję, można dojechać, przynajmniej do Pieńska będzie można dojechać dobrze, a później dalej to już nie wiem, ale przynajmniej ten kawałek będzie fajnie przejezdny i dobry. Jeżeli już jesteśmy przy Bartek Seń. Przy inwestycjach drogowych, to pytanie takie od czytelników naszego dziennika, co z ulicą Orzeszkową w Zgorzelcu? W zeszłym roku złożyliśmy do Urzędu Wojewódzkiego wniosek. Wniosek na tak zwane schetynówki, to jest budowa dróg lokalnych, powszechnie, znaczy tak się program nazywa i przepad ze względu na to, że droga jest za szeroka, więc zrobiliśmy przez ten rok projekt, zwęziliśmy drogę, no i liczymy na to, że teraz przy tym rozdaniu będziemy... otrzymamy dotację, tym bardziej, że nasza pani radna Szpak, która jest z Prawa i Sprawiedliwości, a Prawo i Sprawiedliwość rządzi w województwie, zobowiązała się, że nam pomoże, a powiem tak, drogi lokalne nie mają przynależności partyjnej, bo my tutaj wszyscy razem w Zgorzelcu działamy na rzecz naszych mieszkańców, więc nas nic nie dzieli, tylko wszystko łączy i mam nadzieję, że się uda to załatwić, więc to jest fajna sprawa, że działamy razem. Piotr Słowiński gości tutaj z racji swoich służbowych obowiązków często, ale przed przybyciem reakcji 24 w sposób szczególny był obecny w Zgorzelcu i pytał mieszkańców o to, o tamto, o wamto. No to niech będzie pierwsze tamto. Komunikacja ta miejska, żeby na przykład stąd autobus jechał na cmentarz czy gdzieś, a nie tam tylko osiedlami, tak? Stąd, czyli to przedmieście Nyskie? Tak, przedmieście Nyskie. A nie zajeżdża tu? Nie, nie ma. No, a czemu? Nie wiem. No dziwne, dziwne. Powinien jeździć, tak? Bo więcej jest, na przykład na cmentarz, żebyśmy szli, tak? To musimy iść piechotą, niestety. A tu żaden autobus nie zajeżdża. No proszę. Burmistrz Rafał Gronicz się uśmiechnął, ale teraz musi odpowiedzieć na to pytanie, czy na te wnioski, czy na te spostrzeżenia. Linia autobusowa niedawno została, trasy linii autobusowej zostały zmodernizowane. Mieliśmy kiedyś jedną linię 50, teraz jeżdżą 3 linie, 1, 2, 3, z tym, że wprowadziliśmy nawet linię pośpieszną. Choć Zgorzelec jest miastem dosyć małym, więc wszędzie można w 15 minut, no 20 dojść na pieszo. Ale przystanki są na ulicy Lubańskiej, niedaleko, choć myślę, że w przyszłości będziemy myśleć. W ogóle chcielibyśmy zmodernizować system transportu miejskiego,
marzą nam się w ramach klastra energii odnawialnej, który tworzymy, autobusy elektryczne i być może taki mały bus elektryczny mógłby przejechać tędy przez przedmieście Nyskie, na którym się teraz zresztą znajdujemy. Natomiast jest to tak mały obszar, że ekonomicznie musiałby być to bardzo oszczędny i mały autobus, ponieważ nie znalazłby tylu klientów, którzy chcieliby tym autobusem jeździć. A na cmentarz już od zmian, które miały miejsce w zeszłym roku, autobus jeździ. Pan Krzysztof ze Zgorzelca telefonuje. Witamy pięknie. Dzień dobry, witam. Jest z nami pan Krzysztof. Dziękuję, że pan poczekał. Ja chciałem zapytać, bo na Świętego Jana jak się idzie po jednej ze stron od przedszkola jest taka wysoka budowla. Nie wiem, co to jest za wieża, ale ona już takie ma prześwity i no nie wiem, no tak mi się wydaje, że to jakieś grozi zawalenie. To pan burmistrz... Wieża leży... Tak, to jest dawna wieża ciśnień, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast myśmy to już zgłaszali kilkakrotnie do nadzoru budowlanego. Wieża jest na terenie prywatnym i prywatny właściciel odpowiada za tą wieżę. Natomiast nadzór budowlany ma stały nadzór, bo my co jakiś czas zgłaszamy, bo też jako miasto i mieszkańcy, którzy zgłaszają mi swoje uwagi, mamy wątpliwości, czy ta wieża się kiedyś nie zawali. Natomiast jak do tej pory chyba nie ma decyzji rozbiórkowej. Olek Pitura mówi coś o samochodach elektrycznych. Tak, bo było o autobusie. Natomiast z tego, co się orientuję, Zgorzelec przystąpił do takiej instytucji jak Z-Cluster, a ta właśnie instytucja będzie w tej chwili niebawem wprowadzała do Zgorzelca samochody elektryczne. Pierwsze mają się pojawić już podobno w ten weekend. Wynajem tych samochodów będzie prowadzony? Tak, będzie można wynajmować samochody elektryczne w pełni elektryczne. To nie będą jakieś hybrydy, to będą w 100% samochody elektryczne. Powiedział Olek Pitura z Zgorzelec Info. Z nami jest pani Magdalena Zielińska-Koenig. Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry. Ja widzę, że te nasze krówki radiowe. Tak, tutaj będziemy próbowali moją córkę troszkę zabawiać. Aha. Zobaczymy, czy jak pozwoli. Ma na imię córa? Ida. Ida ma ile? Ida ma rok i miesiąc. Cudownie. To my szybciutko, jeżeli pani pozwoli, pomówmy o tym, co robicie ze swoim mężem. To jest małżeństwo polsko-niemieckie. Zgadza się. Proszę, jak jestem dociekliwy, no Zielińska to polskie, Koenig to pewnie niemieckie nazwisko, dobrze? Wszystko jest w porządku. Tak jest. Tworzycie przestrzeń i możliwości dla ludzi, którzy muszą ulokować tutaj w Zgorzelcu czy w Gerli swój pomysł na życie. Co to znaczy? To znaczy, ja może jeszcze przedstawię się krótko. Chciałam reprezentować tutaj tę część Gerlitz, która nie jest też znana, bo Gerlitz jest znana jako piękna, zachowana w detalu architektonicznie starówka, ale nie tylko, bo Gerlitz ma też drugą twarz, to są młodzi ludzie, którzy wychodzą z inicjatywami, kreatywni młodzi ludzie, którzy mają ogromny potencjał i wykorzystują to, co Gerlitz im daje, czyli stare, często już w okropnym stanie budynki. A do czego to wykorzystują? Do tego, żeby pić żółty napój? Nie, do tego, nie. Żeby stworzyć przestrzeń na przykład dla kreatywnych ludzi, żeby... Co to znaczy? Ale tak konkretnie, no przestrzeń dla kreatywnych ludzi. No, mnie się wydaje, że jestem kreatywny, to jak mnie pani zachęci do tego, żebym ja w tej waszej przestrzeni cokolwiek zrobił? W naszym projekcie Jakob Pasaże, który ja reprezentuję w związku z tym, że mój mąż jest częścią tego projektu, trzech chłopaków, którzy do tej pory pracowali osobno, projektant mebli, chłopak, który sprzedaje ubrania ekologiczne z Fair Trade, oraz Sebastian, mój mąż, który produkuje i restauruje stare 20-calowe rowery polskie, czeskie, słowackie, europejskie. Założyli wspólnie taką kooperatywę i związali się, znaleźli stary budynek, stary dom, starą kamienicę. Odrestaurowali ją praktycznie własnymi siłami. A jak ją znaleźli, to co dostali od władz Gerlitz, tę kamienicę? Czy musieli ją kupić? Nie. Wynajmują, płacą czynsz, ale bardzo niski, co jest tutaj właśnie kolejną sprawą, jeżeli chodzi o szukam tego udogodnień, wie pani, bo to każdy może zrobić taką kooperatywę i gdziekolwiek w Polsce, tak, wynająć kawałek pomieszczenia i robić interes. Dlaczego tutaj to jest łatwiejsze czy fajniejsze niż gdziekolwiek indziej? Gerlitz ma to szczęście, że właścicielami często tych kamienic są ludzie, którzy są w stanie pójść na ugodę i w tym wypadku na przykład... No tak, bo mogą nie mieć nic albo dostać parę groszy i coś mieć z tego.
Tak, tutaj okay, w przypadku rozumiem. Jako pasażer, w związku z tym, że chłopacy sami przez 4 miesiące wszystko tam próbowali doprowadzić do porządku i do ładu, udało im się w małymi kosztami oczywiście do tego doprowadzić, że ten lokal funkcjonuje. Mhm. Dodatkowo pomoc właściciela, który też pozwolił przez pierwsze miesiące nie płacić czynszu. Świetnie. I tego typu rzeczy są tutaj na porządku dziennym. A pomoc ze strony miasta? Jest również... Na przykład? Duże... Nie chcę tutaj mówić finansowa do końca, ale gdzieś tam podając ten projekt jako przykład podczas różnych sympozjum, konferencjach i tak dalej, staje się on takim szablonem i też motywacją dla innych młodych ludzi, którzy chcą coś zrobić. Czyli pokazuje to, co wy robicie, że tak można. Że tak można, że jest to możliwe, że można wyjść z pomysłem, gdzie ktoś inny złapałby się za głowę i powiedział, że to jest za duży skok do głębokiej wody. A tutaj w Gerlitz jest to możliwe i to jako pasażer to jest tylko przykład. Takich rzeczy jest tutaj dużo więcej. Ale nie trzeba wychodzić za mąż albo się ożenić z kimś z drugiej strony, nie żeby trzeba. To robić. Nie, nie. Nie, okej, okay, tak. Jest fajnym uzupełnieniem. Olek Pitura, Zgorzelec Info. Tak, ja chciałem dodać, że jakiś czas temu właśnie brałem udział w takim jednym projekcie, gdzie chodziliśmy na zajęcia do Gerlitz z salsy i baciaty. Więc no to było dokładnie coś takiego, czyli tanio wynajęte i bardzo fajna inicjatywa, dużo rzeczy tak się działo. Mm-hmm. Pan Krzysztof telefonuje, dzień dobry, pan Krzysztof mieszka w Zgorzelcu, więc pewnie będzie pytanie do pana burmistrza. Tak, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja rzeczywiście mieszkam od wielu lat w Zgorzelcu. Muszę przyznać, że to miasto wypiękniało, zmieniło naprawdę swoje oblicze, ale z jednym właściwie problemem się chciałem zwrócić do pana burmistrza. Takim naprawdę zauważalnym, to jest totalny bałagan z tymi przystankami autobusowymi. Być może, że któryś już tutaj słuchacz zadawał to pytanie, bo ja w tej chwili dopiero włączyłem radio, ale nie, chciałem pan się jest zapytać, pierwszy. Jaką ma miasto koncepcję na uporządkowanie spraw tych przystanków autobusowych? Mianowicie dzisiaj, gdyby ktoś mnie zapytał z przechodniów, z którego miejsca odchodzi bus na przykład do Zawidowa, Sulikowa, Pieńska, nie umiałbym powiedzieć, bo widzę, że one z różnych miejsc rzeczywiście startują. Jest przystanek na Armii Krajowej, gdzieś tam pod Szelem. Okay. Panie Krzysztofie, słuchamy odpowiedzi pana burmistrza. Czy to ja już odpowiadam. Miasto samo jako gmina miejska Zgorzelec odpowiada za transport miejski, czyli za 50. Za transport na terenie powiatu odpowiada starostwo powiatowe, więc jest to bardziej pytanie do starosty niż do nas. Za transport poza powiat odpowiada Urząd Marszałkowski, a międzywojewódzkie transporty to już Ministerstwo Infrastruktury. I, no i tutaj się pojawiają problemy właśnie, że niektóre rzeczy nie są z nami ustalane, albo przedsiębiorcy mają swój pomysł na parking, nie mają obowiązku startować czy rozpoczynać jazdy z miejsc, w których my to widzielibyśmy, więc ciężko jest przy takiej strukturze odpowiedzialności uporządkować sprawę przystanków i od tego, gdzie autobusy odchodzą do innych miast ze Zgorzelca, ponieważ no, to jest poza moją kompetencją, niestety. Reakcja 24 dzisiaj ze Zgorzelca. Jesteśmy przy moście staromiejskim. Michał Hamburger przyjechał, ale ma dobry humor. Za chwilę zajmie moje miejsce. Z nim spotkacie się po godzinie 13. Za moment wracamy do naszej rozmowy w Reakcji 24 Radia Wrocław. Interwencje Radia Wrocław. Reklama. Podążasz w poszukiwaniu idealnego wypoczynku? Osiągnięcie harmonii jest bliżej niż myślisz. Połącz aktywność z relaksem w spa. Hotel Medical Spa Malinowy Dwór w Świeradowie Zdroju jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Odwiedź trasy rowerowe Single Track znajdujące się 300 metrów od hotelu. A po intensywnym dniu pełnym sportowych wrażeń skorzystaj z regeneracji w hotelowym spa. Wejdź na www.malinowydwor.pl. Zapoznaj się z naszą niepowtarzalną ofertą i wybierz wypoczynek w najlepszym górskim resorcie spa w Polsce.
8, 7, 6, 5. Odliczanie rozpoczęte. 8 lipca zapraszamy do Polanicy Zdroju na Puchar Polski Nordic Walking. Nie zwlekaj i zapisz się na zawody w miejscu znanym z pięknych tras pieszych i nie tylko. Wyjątkowa impreza dla amatorów i profesjonalnych sportowców. Dla wszystkich ceniących sobie aktywne spędzanie czasu. Organizatorzy zapewniają gościnną atmosferę, atrakcyjne nagrody i pakiety startowe. Puchar Polski Nordic Walking dla pasjonatów amatorskiego współzawodnictwa na dystansie 5, 10 i 21 km. Już 8 lipca w Polanicy Zdroju. Nie możecie tu zabraknąć. Więcej na stronach Polskiej Federacji Nordic Walking. Po reklamie. Interwencje Radia Wrocław. Dzisiaj zupełnie na żywo ze Zgorzelca Reakcja 24. Obok mnie współprowadzący Aleksander Pitura i Bartek Seń ze Zgorzelec Info. Gospodarz i gość Rafał Gronicz, burmistrz Zgorzelca. No i dzwonicie, piszecie. No to teraz pan Andrzej. Jako kibic chciałbym zapytać pana burmistrza, kiedy drużyna piłkarska ze Zgorzelca zagra w Ekstraklasie. Wybieram się do Zgorzelca i chciałbym zapytać, czy Zgorzelec jest przyjazny dla rowerzystów i czy ma dużo ścieżek rowerowych. To najpierw o drużynie, jeśli można, panie burmistrzu. Nysa Zgorzelec zagra w Ekstraklasie, jeżeli znajdzie się sponsor, który wyłoży kilkaset milionów złotych. Na razie... Aż tyle trzeba? No myślę, że tak, bo Ekstraklasa to już jest ten poziom, że to idzie w dziesiątkach czy setkach milionów złotych. Natomiast nasza Nysa Zgorzelec, myślę, że jak gra w czwartej lidze, to jesteśmy szczęśliwi. Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, mamy 10 km, budujemy kolejnych 6. Będzie można już przyjechać wzdłuż całej Nysy Łużyckiej w Zgorzelcu, w parku imienia Błachańca. Wjedziemy na nowo budowane ścieżki, które teraz dopiero będą budowane, ale już jest wybrany przedsiębiorca, który to zrobi, także w przyszłym roku już jak najbardziej. Tymi ścieżkami dojedziemy do mojego sąsiada gminy wiejskiej, tam przesiądziemy się na ścieżki rowerowe, które już są, ale będą asfaltowane, więc można też na rolkach. I tymi ścieżkami rowerowymi do Radomierzyc i dalej za Radomierzyce, tam już nie wiem, gdzie one się kończą, bo ja skręcam właśnie nad Bersdorf najczęściej, żeby zrobić kółeczko wokół Bersdorf Zee i później wracam do kraju, do Polski, jeżeli jadę w kierunku południowym, w północnym Pińsk. Bartek Seń ze Zgorzelec Info jest tutaj znany jako człowiek, który pisze o sporcie, uśmiechnięty. No to proszę bardzo, tak. Dopytuj. Nasz słuchacz pytał o Nysę Zgorzelec, a ja bym chciał zapytać o UKS Basket Zgorzelec. Młodziczki UKS Basket zostały wicemistrzeniami Polski w koszykówce całkiem niedawno i podobno gdzieś tam miasto, które wspiera finansowo również klub, zapytywało po cichu, czy może by UKS nie chciał utworzyć drugiej ligi kobiet. Rozmawialiśmy już w ubiegłym roku na ten temat. Wiem, że nie udało się zebrać drużyny i dlatego nie wystartowała, natomiast mam nadzieję, że taka druga liga w koszykówce kobiet będzie w Zgorzelcu, żebyśmy nie cieszyli się tylko sukcesami Turowa Zgorzelec, no, flagowej drużyny miasta, natomiast też mogli podziwiać lokalnych sportowców, bo mi też na tym bardzo, bardzo zależy. I przepraszam, myślę, Turów Zgorzelec to nie lokalni? Lokalny zespół, ale sportowcy są z całego świata. Natomiast w drugiej lidze kobiet grałyby dziewczyny ze Zgorzelca i to jest, myślę, że najbardziej cenne i coś, co mnie jako samorządowca i burmistrza cieszy, że nasze dziewczyny odnoszą takie sukcesy, bo to są ludzie ze Zgorzelca. Zaraz do sportu wrócimy, bo jest telefonicznie ponownie pan Krzysztof, który pytał o przystanki, coś nas rozłączyło, znowu nas połączyło, to jest najważniejsze. Panie Krzysztofie? Tak, dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja już tylko chciałem króciutko powiedzieć taką rzecz. Moją intencją było to, czy miasto nie mogłoby być inicjatywą spotkania ze starostą i z przewoźnikami i wyasygnowania ze swoich terenów jakiegoś obszaru, na którym by jednak utworzono jakąś namiastkę przynajmniej dworca dla tych busów. Czy nie można było się zastanowić nad odkupieniem terenu dworca? Taki punkt centralny, z którego by wszystkie busy wyjeżdżały, prostu, nie wiem, można miasto, by się było przesiąść. Kolejowym byłym. Są takie punkty i myślę, że można by było rzeczywiście to w mieście raz porządnie uporządkować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Już kiedyś, no parę lat dobrych temu, podejmowaliśmy taką inicjatywę, nie udało się wówczas. Być może jest czas na to, żeby spotkać się jeszcze raz z przewoźnikami, spróbować. My przy dworcu PKP Zgorzelec Ujazd mocno rozmawiamy na temat przejęcia od PKP terenu, żeby tam zrobić taki mały węzeł
w centrum miasta przesiadkowy. Natomiast no, rozmowy z PKP są trudne. Udało nam się doprowadzić do tego, że ten dworzec Zgorzelec-Ujazd będzie remontowany i na to to już mamy ich słowo, są pieniądze, jest projekt. Natomiast no, węzeł przesiadkowy jest w negocjacjach, bo te negocjacje są bardzo, bardzo trudne. Redaktor naczelny Zgorzelec Info, Olek Pitura, teraz o coś chcę dopytać. Tak, to ja mam pytanie o taką największą wstydliwą rzecz Zgorzelca, jeżeli dworzec? Mówimy o dworcach. Co z dworcem, bo już tak planów było dosyć dużo, w tej chwili pojawiło się jakieś światełko w tunelu. Tak, no, sam pamiętam moje rozmowy w studiu Radia Wrocław we Wrocławiu, bo dzisiaj przypomnijmy, jesteśmy w Zgorzelcu na miejscu. Chciałem powiedzieć zbrodni, ale to nieprawda. Na miejscu studio fantastycznie rozstawione, studio plenerowe Radia Wrocław. No i tutaj na miejscu można rzeczywiście zobaczyć, że ten dworzec nie jest piękny. A pan burmistrz był łaskaw mówić, o ile dobrze pamiętam, nawet dwa lata temu, już prawie dwa lata temu rozmawialiśmy, że no coś nie, będzie, albo się rozbierze, albo się sprzeda. Czy udało się go chyba dwa lata temu przejąć na rzecz miasta? Zrobiliśmy kilka przetargów i w tych przetargach nikt nie wystartował. Kiedy już powiedzieliśmy, że już to jest naprawdę ostatni przetarg i więcej w przetargi się nie bawię, wpłynęło wadium przetargowe, natomiast dzień po terminie. No i powiem, że znowu mamy, no, siedzimy i się zastanawiamy, co zrobić. Zmieniliśmy uchwałę, ponieważ podjęła Rada Miasta uchwałę, ponieważ pojawili się zainteresowani wydzierżawieniem tego obiektu. Więc spróbujemy wydzierżawić, ale jeżeli to się nie uda, to wtedy wrócimy do ostatniego być może przetargu, bo no wtedy, ale w tym przetargu no to już będzie rozbiórka, ta firma, która wpłaciła wadium, mówi jasno, że ona ten dworzec rozbierze, więc no zobaczymy. No, jest to budynek, który spędza mi sen z oczu. No właśnie, oczu. Dlatego mówię, że jesteśmy na miejscu zbrodni, bo to zbrodnia, żeby taki budynek albo straszył, albo nie był wykorzystany. No właśnie, powiem, że tak słuchałem z Gerlitz tych młodych ludzi, którzy za bardzo niewielkie pieniądze przejęli kamienicę i ją wyremontowali i teraz prowadzą działalność. My ten budynek szukamy dzierżawcy, który i też miasto nie chce wielkich pieniędzy za dzierżawę. Ale, a to może się za duże. W tej chwili że nie chce wielkich, że... to jasne, tylko może to dalej są za duże. Znaczy jeszcze nie ogłosiliśmy konkursu, więc myślę, że nie wiemy, czy są za duże, czy za no małe. No 1000 zł dam. 5000. 1000. Jeżeli 1000, to też jest do dogadania, powiem tak. Ale da pan... Okej, okay, i to mi się podoba. Nie, bardzo się cieszę, że pan to powiedział. A da pan? Jest pan poważny? Jak jest pan poważny, to będzie pan płacił 1000, tylko proszę coś z tym zrobić. Tak, to znaczy, że jesteście zdeterminowani, tu nie ma żartów. Bardzo. Jeżeli ktoś naprawdę ma pomysł, Dolnoślązacy, nie tylko Dolnoślązacy, popatrzcie, to jest miejsce na to, żeby uruchomić swoją firmę za 1000 zł na miesiąc. No bo jeżeli burmistrz się tu przede mną już prawie że ugiął, to jestem pewien, że jeżeli ktoś przyjdzie z poważną ofertą i będzie dawał szansę na to, że ten obiekt jakoś zostanie uratowany albo rozebrany i na tym miejscu powstanie co innego, to naprawdę to jest świetny interes. Słuchajcie, jeżeli znajdzie się ktoś, to mówię na antenie do wszystkich państwa, że za 1000 zł będzie chciał ten budynek wziąć i nie będzie żadnych bardziej konkurencyjnych ofert, to wystąpię, to mi się też podobało, wystąpię dobra. Do Rady Miasta, żeby ten 1000 rada przyjęła i wynajmiemy za 1000, tylko trzeba wyremontować ten budynek, bo nam zależy wszystkim mieszkańcom. No tak, tylko to jest świetne miejsce, tak? No to jest przy samych torach. Przy samej granicy, no naprawdę to nie są złe pieniądze. Za 1000 zł. No więc właśnie budynek. O tym powiedziałem. Słuchajcie, ja byłbym zdziwiony, gdyby się ktoś nie zgłosił. To na serio było mówione. Jak najbardziej na dobra. Serio. Okej, okay, wracamy do sportu. Turów Zgorzelec. Macie coś z tego, że macie taką drużynę, czy tylko wydatki i kłopoty i dwa siwe włosy na głowie burmistrza? Trochę siwych włosów. Trochę kłopotów, natomiast dużo, dużo radości w czasie sezonu, dobrego sezonu, ale przede wszystkim świetną reklamę, bo Zgorzelec w Polsce kojarzy się z koszykówką i to jest myślę, że rzecz bardzo, bardzo cenna. Mają dobrego sponsora, ten sponsor poprzez drużynę sam siebie promuje, ale przy okazji zawsze jest Zgorzelec. Ale Zgorzelec jest rozpoznawany też w całej Polsce, więc tak? A nie jest to największe miasto. No powiem, że to jest najmniejsze miasto w historii, które grało w Eurolidze w koszykówce. Proszę bardzo. Pan Bartosz ze Zgorzelca telefonuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zadać pytanie tutaj panu burmistrzowi. To niech pan zadaje. Przeprowadziłem się jakiś czas temu z centralnej Polski do Zgorzelca i mam 4-letnie dziecko i no chciałbym, żeby nauczyło się niemieckiego, skoro mieszka przy granicy. No
warto by było, żeby była możliwość, żeby takie dzieci chodziły gdzieś do przedszkola niemieckiego, naturalnie się uczyły języka razem z dziećmi niemieckimi. Wiem, że ponoć jest takie przedszkole, ale przyjmuje bardzo mało dzieci. Czy takie międzynarodowe przedszkole byłoby dobrze widziane przez rodziców? Panie burmistrzu, to nie jest zły pomysł, bo rzeczywiście jeśli wiąże się swoje plany życiowe z tym miastem, no to trudno sobie wyobrazić, żeby nie uczyć się niemieckiego. Takie przedszkole w Niemczech jest, faktycznie bardzo ciężko się do niego dostać, natomiast jest. Atrakcja polega na tym, że stawki od płatności są polskie, czyli przedszkole przyjmuje płaty na wysokości przedszkoli polskich, natomiast można do innych przedszkoli, z tego co wiem, zapisać swoje dziecko. Ale już za euro. Ale już wtedy trzeba ponosić takie opłaty jak rodzice z Niemiec. Ale tacy rodzice po polskiej stronie też są, którzy chcą, żeby ich dzieci od początku uczyły się niemieckiego i do takich przedszkoli zapisują swoje dzieci, bo jeszcze raz powtarzam, takie możliwości istnieją. Natomiast w naszych przedszkolach rodzice wybierają, czy chcą, żeby ich dzieci uczyły się angielskiego czy niemieckiego. I w naszych przedszkolach też są takie możliwości. Też są takie możliwości. Jasne. Nie jest to już tak naturalne i tak świetne na nauka jak z dziećmi niemieckimi, natomiast też jest od najmniejszego. Panie burmistrzu, może zrobić trzeba akcję taką, żeby zachęcać dzieci niemieckie, żeby uczyły się polskiego. I ale są. A ja myślałem, że jestem taki genialny. No trudno. Elżbieta Derecka ze Stowarzyszenia Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Senioralne tematy teraz przed nami. Krótko. Dzień dobry. Jak się żyje seniorom w Zgorzelcu? Żyje się bardzo dobrze i bardzo aktywnie. Dzięki temu, że burmistrz mimo młodego wieku zna potrzeby i rozumie seniorów, wspiera bardzo mocno, to życie tych ludzi, którzy zakończyli swoją pracę zawodową, jest bardzo barwne w naszym mieście, ciekawe. Jesteśmy... Ja myślałem, przepraszam, że pani się jakoś umówiła z burmistrzem, że... Broń Boże, nawet nie wiedziałam, że będzie burmistrz. Ale patrząc na kolegów dziennikarzy, którzy kiwają, potakują, że jest tak, jak pani mówi, to znaczy, że rzeczywiście to jest nieźle. To co robicie? Macie Uniwersytet Trzeciego Wieku, tak? Jest to transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nie tylko dlatego, że jesteśmy na początku Polski u styku trzech granic, ale pokonujemy w ogóle granice i bariery wieku, mentalności, płci, pokolenia. Świetne to jest to co pani mówi. Że to, co robimy, to jest zawarte w refrenie naszego hymnu. Autorką jest nasza słuchaczka. Pozwolę sobie odczytać. A co śpiewać, nie? No, żebyśmy raczej mam urodę radiową. Nie, to ja rozumiem, jeśli chodzi o śpiewanie, ale żebyśmy jakąś tą melodię poznali. Na jaką to melodię jest? No będzie ciężko. Nie byłam przygotowana. Nie, to nie było też ciężko poznać melodię z tego, co śpiewam. To panią rozumiem. To recytujemy. Dodajemy do lat życia, niechaj ono długo trwa. Pamiętajmy o tym co dnia. Starzeć się mamy jeszcze czas. Nie chcemy się starzeć, chcemy żyć i robimy wszystko, żeby to życie nie bolało. Ale macie kluby, tak? Macie zajęcia mamy różnorakie. Mamy wykłady i warsztaty, tak jak na porządnym uniwersytecie. Czyli w każdą środę tygodnia i w każdy czwartek o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury są wykłady i warsztaty. Oczywiście teraz mamy przerwę wakacyjną. I tutaj jak no wiadomo, jestem, wakacje muszą być. Jak jestem przy głosie, zapraszam 4 października o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury będzie wykład inauguracyjny. A ciekawostką naszych wykładów jest to, że znajdujemy ludzi w Zgorzelcu z ogromną pasją i oni przychodzą do nas za symboliczny kwiatek, dzielą się tą pasją, a my chłoniemy od nich całą wiedzę. Ale oprócz tego uniwersytetu wspominała mi pani, że są kluby, że jest bardzo wiele innych zajęć, z których mogą seniorzy korzystać. Tak, oprócz nas istnieje Miejski Klub Seniora. Mamy tam siedzibę w tym lokalu i wiemy, że dzieją się tam różne ciekawe rzeczy. Jak ktoś chce, to może być aktywne. Tylko chcieć wyjść z domu, nie zapleśnić. Reakcja 24, numer telefonu 71 391 0000 i reakcja 24 @radiowroclaw.pl. Radio Wrocław, nie można rzec, że pleśniejemy, bo przecież wyjeżdżamy na was jakże często podczas wakacji. Czwartki będziemy spędzać w różnych miejscach. Pierwsze to Zgorzelec, reakcja 24, jeszcze 7 minut. Dobrze, to Piotr Słowiński pytał mieszkańców o różne rzeczy. Jakbyśmy mogli usłyszeć, co powiedzieli kolejni.
trzeci rower żołnierz winny. Po niemieckiej stronie. Tak mówiono, że to po polskiej kradną. No po polskiej też, ale po niemieckiej to i Niemcy, i Polacy. Połamanie do samochodu, tylko że nie ukradli, nie zdążyli. Takie rzeczy się dzieją. Tu ludzie nie mają pracy w ogóle. Niemcy, młodzież niemiecka, polska młodzież nie mają tej pracy. I dlatego ten bałagan jeszcze będzie większy. No właśnie, jest tu bezpiecznie, jest tu bałagan. Czy po prostu ktoś miał pecha, że skroili mu tyle wspaniałych środków lokomocji? Myślę, że kradzieże są na poziomie ogólnokrajowym, nie jest ani lepiej, ani gorzej. Chociaż nie jest źle, ja nie spotykam się z wieloma sygnałami, że coś się dzieje. Choć powiem, że jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg strzeże, w tej chwili przymierzamy się do takiej, do dużej budowy systemu monitoringu w Zgorzelcu, nowoczesnego. Podejrzeliśmy trochę pomysłów i rozwiązań na terenie Dolnego Śląska i chcielibyśmy też je wdrożyć tak, żeby w mieście było jeszcze bezpieczniej, jednak monitoring jest potrzebny, choć powiem, idąc ulicami miast, gdzie ten monitoring jest wszędzie, tak mam trochę uczucie, że jestem w Big Brotherze, każdy mnie może obserwować. No ale pani złego nie robi. Powiem tak, ale to jest to ograniczenie wolności i swobody na rzecz bezpieczeństwa. No, ale i sami się ograniczamy, jak na przykład dajemy do sieci nasze odciski linii papilarnych, żeby uruchomić telefon, więc ja bym tutaj nie przesadzał. Natomiast wiem, że ma być to taki monitoring, który będzie połączony z tym, by powiedzieć komuś, kto się źle zachowuje, że go widać i żeby odstąpił od tego złego zachowania. Taki chcielibyśmy, żeby na placach zabaw szczególnie były szczekaczki, tak zwane, i żeby osoba monitorująca mogła powiedzieć, że proszę Państwa, minęła godzina 22 i piwa na terenie placu zabaw pić nie wolno. A nawet jak, przed 22 nawet jak nie też minęła 22. Więc na tym nam zależy, żeby ten patron nie musiał jeździć od placu zabaw do placu zabaw, tylko żeby to usprawnić. Zresztą końcówka też chcielibyśmy, żeby była, jesteśmy w porozumieniu z komendantem policji na policji, tak żeby oni też na bieżąco mogli sobie podejrzeć. Panie burmistrzu, ostatnie 40 sekund, ale muszę zadać to pytanie. No przecież zlikwidowaliście Straż Miejską. Jest bezpieczniej? Myślę, że jest lepiej. Mniej skarg od mieszkańców znaczy w ogóle nie ma skarg na pracę Straży Miejskiej. No bo jej nie ma, brawo. Natomiast przeznaczyliśmy dodatkowe środki na policję. Policjanci mają dodatkowo płatne godziny pracy, które wykorzystują na pracę na rzecz gminy i to się sprawdza. Myślę, że wielu mieszkańców jest zadowolonych, bo mamy takie sygnały, że są. I się cieszę, że jednak podjęliśmy trudną decyzję, ale właściwą się okazało. Tak jest Michał Hambur obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchaj, zaraz zasiądziesz na tym miejscu i będziesz z naszymi słuchaczkami i słuchaczami parędziesiąt fajnych minut. Cieszysz się? Bardzo się cieszę, jak słuchać, cieszy się także policja chyba. Nie, no to na pewno, jak mówimy o policji, to musieli dać znać, że są. Słuchaj, klimatycznie, nie? Są i czuwają klimatycznie, a ja mogę zdradzić tyle, że zacznę od basketu, z którego Zgorzelec słynie. No proszę, myśmy też chwilę o baskecie rozmawiali, a te dźwięki to już pewnie próby do spektakli teatru ulicznego. Bardzo dziękuję. Rafał Gronisz, burmistrz Zgorzelca, był z nami. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Współprowadzili Reakcję 24 Aleksander Pitura i Bartek Seń ze Zgorzelec Info. Dziękuję wam, panowie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Interwencje Radia Wrocław. Reklama.